Dziękuję za przedstawienie, takie obfite. W związku z tym, że Państwo wszystko już o mnie wiedzą, to od razu przejdę do konkretów. W ostatnim czasie obserwujemy bardzo znaczące zmiany w zakresie wirtualizacji, a także gdzie tą technologię w praktyce stosujemy. Odnosząc się do sytuacji, którą mam przedstawioną na slajdzie i technologii związanych z Red Hatem, to sercem naszego rozwiązania jest KVM, czyli Kernel Based Virtual Machine, zintegrowane w waniliowym kernelu narzędzie do wirtualizacji. Ono stanowi absolutną podstawę coraz to większego portfolio produktów Red Hata, dlatego sama wirtualizacja nabiera też coraz większego znaczenia biznesowego. Wirtualizacja KVM jest używana w flagowym produkcie Red Hata, czyli RELu, ale również w takich produktach jak REV, Red Hat Enterprise Virtualization, w produktach realizujących paradygmat platforma jako usługa, takich jak OpenShift, czy w produktach typu infrastruktura jako usługa, CloudForms czy OpenStack. I chociaż sam KVM jest kluczowym komponentem, tutaj jest sercem całego rozwiązania, to cały organizm nie mógłby funkcjonować samym sercem. Potrzebne są również inne narządy, dlatego ja swoją prezentację skupię na tym, w którym kierunku ta wirtualizacja zmierza, jakie trendy obserwujemy. Tak jak Piotr wspomniał, silnie będę odnosił się do projektu OpenStack, chociaż nie jest to jedyny temat tej prezentacji. Coraz silniejsze potrzeby biznesowe wymagają dostosowania platformy wirtualizacji do różnych środowisk, co jest z punktu technicznego często trudne, a czasem nie, zapewne te problemy da się rozwiązać, ale również należy przystosowywać te platformy do zmieniających się potrzeb biznesowych. No i to niestety sprawia osobom technicznym często dużo większe problemy, jest większym wyzwaniem. Trendem, w którym zmierza wyraźnie IT, jest zaimplementowanie modelu infrastruktura jako usługa, czyli IaaS. Mówiąc to, mam na myśli, że przychodzi administrator, przychodzi być może jakiś decydent, albo ktoś wywołuje metodę API z pewnym deskryptorem, gdzie opisane jest, jaka infrastruktura jest nam potrzebna. Startujemy projekt, zamawiamy całą infrastrukturę. Wirtualizacja to już nie tylko zamówienie wirtualnej maszyny. To jest w tej chwili także zamówienie całego środowiska, które dotyczy storage'u, sieci oraz innych aspektów, które będę poruszał. Można więc powiedzieć, że OpenStack jest takim projektem open source'owym, które realizuje ten model IaaS, czyli infrastrukturę jako usługa. Jest to podstawa funkcjonowania każdej chmury, przy czym obiecuję, że już tego brzydkiego słowa na H nie będę używał, dlatego że jest mocno przereklamowane. Powiedziałem o KVM, powiedziałem o OpenStacku, teraz gdzie jest wspólna część? Otóż OpenStack jest projektem, który został założony przeszło 3 lata temu przez NASA oraz firmę Rackspace. Jest to projekt rozwijany w oparciu o społeczność, to znaczy jest jakiś komitet, różne firmy przyłączają się do tego komitetu i wspólnie rozwijają ten projekt. Ja chciałbym pokazać Państwu, jak silną pozycję w rozwoju OpenStacka posiada Red Hat. Oraz zwrócić uwagę, że jest taki ciekawy trend, że firmy starają się zrobić w zakresie OpenStacka to samo, co Red Hat zrobił w zakresie Linuxa. Tak? I pozwolę sobie zacytować szefa technicznego Red Hata, Briana Stevensa, który pół żartem, pół serio mówi, że wszystkie firmy chcą aktualnie stać się Red Hatem OpenStacka, ale to my jesteśmy Red Hatem. Wykres, który można zaobserwować na slajdzie, przedstawia
jak dużo commitów, czyli jak dużo razy dokonywano zmian w kodzie źródłowym OpenStacka. I oczywiście ta kolumna po lewej stronie reprezentuje Red Hata. Widać po prostu, że Red Hat w tej chwili jest głównym kontrybutorem, czyli główną firmą, która pracuje nad rozwojem tego produktu. Poza samym OpenStackiem do realizacji całego paradygmatu infrastruktura jako serwis potrzebne jest jeszcze wiele innych produktów. Ja chciałbym w swojej prezentacji za chwilkę przeprowadzić przekrój przez to, co Red Hat oferuje, a jak się okaże, ma wszystkie niezbędne komponenty. Jest to jedyna taka firma na rynku, która właśnie je posiada. Poza tym Red Hat posiada na rynku ogromne doświadczenie. Jest to największa firma open source'owa świata. Także obserwujemy, że w zakresie OpenStacka firmy, które dotychczas nie zajmowały się szkoleniami, zaczynają to robić, a sam Red Hat w zakresie szkoleń również na rynku działa już bardzo długo. Sam certyfikat, to jako ciekawostka podam, RHCE, funkcjonuje już przeszło 10 lat na rynku, 13, jeśli dobrze pamiętam. Obiecane komponenty, które Red Hat posiada po to, żeby umożliwić zbudowanie rozwiązania OpenStacka. Pierwsze cztery dotyczą bezpośrednio zagadnień związanych z wirtualizacją, czyli aby wirtualizować, tak naprawdę potrzebujemy systemu operacyjnego, jakiegoś hypervisora, definiowanych software'owo sieci, definiowanych software'owo storage'u. Ja przez kolejne slajdy coś opowiem o tych kolejnych produktach. Natomiast potrzeba jeszcze więcej. Potrzeba wprowadzić mechanizmy zliczania, accountingu, mechanizmy gwarantowania SLA oraz oczywiście quality of service. Do tego, ponieważ rozwiązanie zaczyna się robić skomplikowane, jeśli chodzi o ilość komponentów, warto zastanowić się nad bezpieczeństwem, zwłaszcza, że w przypadku zamawianej na żądanie infrastruktury ona może być wykorzystywana przez wiele projektów, często różne firmy, dlatego bezpieczeństwo również jest tutaj kluczowe. Red Hat w swoich kompetencjach zawsze czuł się odpowiedzialny za budowę dobrego community i również w przypadku OpenStacka Red Hat buduje community poprzez projekt RDO. Kilka słów o tym pierwszym komponencie, czyli systemie operacyjnym RHEL. Myślę, że Enterprise Linux ma taką silną pozycję, że nikogo nie trzeba do niego przekonywać. Ciekawostką jest to, jak bardzo adaptacyjny ten system operacyjny jest. W przypadku OpenStacka nie mówimy tylko o zarządzaniu wirtualizacją opartą o Red Hata samego czy KVM-a. Mówimy o elastyczność, dostosowanie się do różnych środowisk, od różnych producentów, również konkurencyjnych. Sam system operacyjny RHEL w najnowszej odsłonie, czyli 6.4, najnowszej stabilnej, da się zainstalować, da się uruchomić bezproblemowo na różnych hypervisorach. Jest to Xen, jest to KVM, jest to Hyper-V, jest to hypervisor pochodzący od VMware'a. Także ten system operacyjny jest bardzo adaptacyjny. On sam z siebie potrafi dostosować się do praktycznie każdego hypervisora. A o kolejnych punktach z tego slajdu będę mówił właśnie teraz. Przede wszystkim, dlaczego Red Hat tak silnie stawia na KVM-a? Jest to jedyna wirtualizacja, właściwie pierwsza poważna platforma wirtualizacji, która trafiła natywnie, bezpośrednio do upstreamowego, waniliowego kernela. Poza tym KVM charakteryzuje się największą wydajnością na rynku, co jest udowodnione chociażby przez wspomniany na slajdzie wirtualizacyjny benchmark, jakim jest SpecVirt. KVM jest nie tylko najbardziej wydajny, jest też to rozwiązanie najbardziej skalowalne. Jeśli przyjrzycie się benchmarkowi, to zauważycie, że zastosowanie dwóch procesorów, czterech czy nawet ośmiu w jednej maszynie fizycznej skutkuje liniowym wzrostem osiąganej wydajności, czym nie może się pochwalić żaden inny vendor. Poza tym niedawno świat obiegł news mówiący o tym, że pobito rekord w ilości operacji wejścia-wyjścia na sekundę.
dzięki zastosowaniu KVM-a osiągnięto ich 1,5 miliona, oczywiście wewnątrz wirtualnej maszyny, co jest absolutnym rekordem. Jest to niemalże 50% więcej niż dotychczasowy rekord należący do konkurencji. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, jak bardzo zmieniają się potrzeby biznesowe, jak coraz częściej wysoka dostępność wirtualnej maszyny jest istotna oraz co robi z tym Red Hat. Przede wszystkim napotykamy często na taki problem, że w wirtualnej maszynie brakuje dysku. Trzeba by go rozszerzyć w jakiś sposób, dodać nowy dysk. Już od dawna, albo te same zagadnienia dotyczą sieci, tak? Włączanie nowych interfejsów sieciowych. Te dwa zagadnienia od dawna są już rozwiązane przez Red Hata dzięki możliwościom hot plugu wirtualnych dysków i wirtualnych ników. Aktualnie natomiast ta adaptacyjność poprzez hot plug jest dodatkowo rozszerzana. W najnowszym RELU 6.4 na żywo do pracującej wirtualnej maszyny możemy wpinać procesory. Jest to dostępne jako technology preview, czyli jeszcze Red Hat tego nie supportuje, natomiast w kolejnej wersji najprawdopodobniej będzie ten feature już dostępny. Przy okazji niepocieszająca wiadomość, tych procesorów się na razie jeszcze nie da z powrotem odpiąć, więc należy je przypinać z rozwagą. Szykuje się też nam pod koniec roku wraz z premierą kolejnej wersji Red Hata możliwość włączenia na żywo oraz odpięcia RAMu do wirtualnej maszyny. Czyli co przez to osiągamy? Możemy do maszyny wpinać sieci, storage, moc obliczeniową, RAM oraz zabierać na żywo, nie przerywając jej pracy. Feature, który jest już dostępny mniej więcej rok temu, o który wiele osób pytało, a jeszcze go nie było, to jest live snapshot, czyli możliwość wykonania żywej migawki dysku w czasie, gdy maszyna wirtualna pracuje. Natomiast mamy jeszcze jeden feature, który jest bardzo nowy, nazywa się Live Block Migration albo Live Storage Migration. Gdyby przypadkiem wasz kierownik projektu powiedział: wiecie co, rozmawiałem z pewnymi panami, migrujemy dane z jednej macierzy na drugą i dobrze byłoby tak, żeby całe nasze środowisko było ciągle dostępne, to właśnie można to w czasie, gdy wirtualna maszyna pracuje, można przesuwać jej dysk pomiędzy różnymi serwerami czy pomiędzy różnymi macierzami. Jeśli chodzi o realizację podejścia do zarządzania storage'em za pomocą software'u, to Red Hat proponuje ze swojej strony wykorzystanie systemu plików GlasterFS, który zbundlowany jest pod nazwą produktu Red Hat Storage, chociaż nadal bardziej znany jest jako GlasterFS. GlasterFS to jest taki specjalny system plików, który umożliwia zgromadzenie pewnych serwerów, z których udostępnione są cegiełki, czyli jakieś fragmenty systemu plików XFS. I z tych cegiełek budujemy wolumen, który jest rozłożony na wiele serwerów. Te serwery można dodawać, ujmować, dodawać do nich dyski, także mamy tu zapewnioną pełną skalowalność. Dostęp do tych danych jest zunifikowany, to znaczy mamy globalną przestrzeń adresową, dane dostępne są jako pliki po prostu, czyli jest to typowy NAS, albo jako Object Store. I jest to wyraźne odniesienie do produktów OpenStackowych, czyli Swifta i Glansa. W przyszłości również będzie możliwy poprzez libgf API dostęp blokowy, co jest odniesieniem do OpenStackowego projektu Cinder. W zakresie definiowanych software'owo sieci w Red Hacie 6.4 pojawiła się integracja Open vSwitcha, projektu Open vSwitch w kernel space'ie. Ten projekt umożliwia, no właśnie, realizację tego, o czym mówiłem, wyklikania sobie topologii jakiejś sieci, gdzie mają być przełączniki, gdzie mają być VLANy, wykorzystanie przycinania QoS-a generalnie
w ruchu sieciowym i zaadaptowania tego do naszej infrastruktury. Jako ciekawostkę tutaj jeszcze powiem, że oczywiście w przypadku samego OpenStacka Open vSwitch jest niezbędnym komponentem projektu Quantum, natomiast sam Open vSwitch nadchodzi wielkimi krokami w Rewie 4.0, do którego premiery nie mamy jeszcze podanej daty, więc nie wiadomo kiedy będzie, ale jest zapowiedziane. Kolejny ważny aspekt to bezpieczeństwo. Pozwolę sobie przypomnieć bardzo krótko, jak działa SE Linux. Otóż jest to zaimplementowany w kernelu Linuxa system etykietowania. SE Linux obserwuje byty, które pojawiają się w systemie. Takimi bytami mogą być pliki, katalogi, mogą być to pracujące usługi, jak i wiele, wiele innych. I każdemu temu bytowi nadaje etykietę. SE Linux realizuje model bezpieczeństwa MAC, czyli Mandatory Access Control. To oznacza, jeśli proces o określonej etykiecie sięgnie do pliku o określonej etykiecie, to jest to dozwolone tylko wtedy, jeśli ktoś napisał polisę, która na to zezwala. W przeciwnym wypadku jest to zabronione. Także SE Linux jest świetnym narzędziem, które może posłużyć do zabezpieczenia się przed eksploitacją, dlatego że jeśli wasze aplikacje, wzłamane aplikacje zaczną robić rzeczy, które nie są opisane w polisie, zaczną się zachowywać w sposób nienaturalny, to SE Linux to zablokuje. Pewnym featurem SE Linuxa, a w przypadku maszyn wirtualnych przypadłością jest to, że jeśli dwa byty w systemie, na przykład dwa procesy mają tą samą etykietę, to mogą się w dowolny sposób ze sobą komunikować, wysyłać na przykład sygnały między sobą, czy czytać swoje obszary pamięci. W przypadku maszyn wirtualnych bardzo sobie tego nie życzymy. Ja przypomnę, że w KVM wirtualna maszyna jest niczym innym jak tylko najzwyklejszym procesem w systemie. W związku z tym, aby pomiędzy wirtualnymi maszynami nie zachodziły żadne interakcje, wprowadzony został projekt SWIRT, który wykorzystuje MCS, czyli możliwość kategoryzowania, dodatkowego kategoryzowania bytów w systemie poprzez SE Linuxa. Jeśli się Państwo przyjrzą, jak wygląda cały kontekst SE Linuxowy w SWIRT-owy, to zauważycie na końcu, że wirtualna maszyna posiada kategorie. Każda uruchomiona wirtualna maszyna pracuje w odrębnych kategoriach, w związku z tym pomiędzy nimi nie zachodzą żadne interakcje i złamanie jakiegoś części systemu, jednej z wirtualek, nie rzutuje na kompromitację bezpieczeństwa całego systemu. Podobnie jak maszyny wirtualne są izolowane od siebie, również odizolowane są od samego hosta, na którym również pracują procesy, chociażby libwirt w kontekście SWIRT-T. Kolejny ważny aspekt, mechanizm wbudowany w Red Hata, pojawił się wraz z szóstą wersją Red Hata, są grupy kontrolne, C-groups. Kolejny mechanizm, który jest w kernel space zaimplementowany. Grupy kontrolne pozwalają na wprowadzenie limitów, jakichś polityk SLA i quality of service na procesor, dostęp do procesora, mocy obliczeniowej, do pamięci operacyjnej, a także na operacje I/O, chociażby systemów takich jak dysk i sieć. W przypadku, gdy budujemy infrastrukturę jako serwis, bardzo często życzymy sobie, żeby rozliczalność zachodziła w modelu pay as you go, czyli ile wykorzystasz, za tyle płać. I C-groups poza samym limitowaniem również potrafi zliczyć, ile kto poszczególnych zasobów zużył. Na wykresie, który jest zaprezentowany na slajdzie, widać na niebiesko produkcyjną bazę danych, przepustowość w zapisach do dysku, natomiast czerwona krzywa to nieprodukcyjna baza danych jakiegoś dewelopera.
w bardzo newralgicznym punkcie tego wykresu widać, że gdy deweloper obciąża swoją własną bazę danych, to ta produkcyjna baza danych dostaje mocno po kościach i ich wydajność znacznie spada. Generalnie w Linuxie samym z siebie nie bardzo można coś z tym zrobić, ale dzięki wykorzystaniu mechanizmu C-Groups, on na slajdzie włączony jest w tym momencie, który wskazuje zielona strzałka, widać, że wprowadzamy policy SLA, limitując tą czerwoną bazę danych i dzięki temu niebieska, czyli ta produkcyjna ważna, może pracować bez przeszkód. Rozszerzając ten przykład, można go odnieść do wirtualnych maszyn. Jeśli umożliwicie ludziom w swojej firmie zamówienie 1000 wirtualnych maszyn, to w zasadzie nie wiem, dlaczego psychika ludzka taka jest, ale w końcu ktoś stwierdzi, świetnie, to ja w takim razie zacznę liczyć bitcoiny, 1000 maszyn, wzbogacę się. Oczywiście nie może, takie zdarzenia nie mogą rzutować na całą infrastrukturę. W związku z tym dla wirtualnych maszyn również grupy kontrolne są wykorzystywane. Teraz przejdźmy do drugiej części prezentacji. Chciałbym pokrótce opowiedzieć kilka słów o tym, jak zacząć, jak stawiać pierwsze kroki z OpenStackiem. A generalnie dużo nocy nie przespałem, zanim udało mi się zainstalować kilka jego komponentów, po czym natknąłem się na taki piękny schemat. Jeśli chcesz zainstalować kolejny komponent, to zakładamy, że to wszystko masz już skonfigurowane. To jest naprawdę droga przez mękę i pod górkę. Dlatego Red Hat dla osób, które chciałyby swoją przygodę z OpenStackiem rozpocząć, rozpoczął projekt, który się nazywa RDO. Samo RDO nie znaczy nic, można to tłumaczyć jako Red Hat Developed OpenStack. Ideą tego projektu jest stworzenie oprogramowania, przystępnego oprogramowania OpenStack dla takich systemów operacyjnych jak Fedora, Red Hat i pochodnych od Red Hata, których nazw tutaj nie mogę wymienić oficjalnie. Projekt RDO jest to projekt community, jest wspierany przez Red Hata, ale w takim sensie, że Red Hat kontroluje ten projekt, tak, sprawuje nad nią pieczę, nie wspiera go w waszych środowiskach produkcyjnych. Celem projektu jest przede wszystkim dostarczenie łatwo instalowanych pakietów. Dziś jest, na dzień dzisiejszy, najnowsza wersja dostępna to Grizzly i cały czas podążanie za najnowszą wersją OpenStacka, która, jak pewnie wiecie, co pół roku się pojawia. Poza tym celem projektu jest stworzenie przystępnego instalatora, a także zrealizowanie dokumentacji. Jak postawić pierwsze kroki? Najprościej zajrzeć na stronę openstackredhat.com, pobrać stamtąd pakiet, który się nazywa OpenStack PackStack, a PackStack jest niczym innym jak takim specjalnym projektem, który generuje moduły do Puppeta, który to jest narzędziem, które na podstawie deklaratywnie zdefiniowanych manifestów aplikuje konfigurację. Puppet jest zarządzaniem generalnie do aplikowania konfiguracji. Więc PackStack działa w taki sposób, że my w linii command podajemy, co chcemy zainstalować, na przykład wszystko na jednym hoście. Chcę mieć taką bardzo prostą infrastrukturę jako usługa, wszystko na jednym hoście albo na jednej wirtualnej maszynie. Puppet na podstawie tego, co wprowadzimy jako wejście, wygeneruje manifesty, poinstaluje puppetowe agenty i zaaplikuje te manifesty. W ten sposób cały ten skomplikowany schemat, wszystkie te asocjacje, wszystkie komponenty zostaną za was skonfigurowane i zainstalowane. Gdybyśmy chcieli zainstalować OpenStacka, w zasadzie dystrybucję RDO na wielu hostach, to wystarczy podać listę tych hostów. Przy czym na pierwszym hoście zostaną zainstalowane praktycznie wszystkie komponenty, pozostałe to będzie nowa, czyli tylko compute node.
Okej. Okay. Czyli między innymi dashboard OpenStackowy zostanie zainstalowany na tym pierwszym hoście. Ja przygotowując się do tej prezentacji bardzo chciałem zainstalować RDO, natomiast ponieważ czasu nie było dużo, to okazało się, że... Propos czasu, 5 minut jeszcze. Dziękuję. Okazało się, że jedynym szybko dostępnym sprzętem, jaki jestem w stanie osiągnąć, jest tylko mój notebook. W związku z tym postanowiłem zainstalować całą infrastrukturę jako usługa na swoim własnym notebooku. I podszedłem do tego problemu w sposób następujący. Na moim notebooku, gdzie zainstalowana jest Fedora, uruchomiłem hypervisora KVM i zainstalowałem tam 3 maszyny wirtualne. Nazwijmy je level pierwszy. Tu będziemy wchodzić w taką incepcję, bo w maszynach wirtualnych zaraz pojawią się kolejne maszyny wirtualne. Także te maszyny wirtualne bezpośrednio osadzone na moim notebooku to są maszyny levelu pierwszego, L1. 3 takie zainstalowałem, RDO 1, 2 i 3. Pierwsza, tak jak powiedziałem, ponieważ instalowałem za pomocą Packstacka, używana jest do niemalże wszystkich komponentów, natomiast pozostałe praktycznie tylko są używane jako compute node. W związku z tym, że one są używane jako compute node, w nich pojawią się kolejne wirtualne maszyny. No i żeby tak było, musiałem uruchomić mechanizm, który się nazywa nested virtualization, czyli zagnieżdżona wirtualizacja. Co prawda, sam OpenStack natywnie zachowuje się w ten sposób, że jeśli w wirtualnych maszynach będziecie chcieli uruchomić kolejne, to on uruchomi je bez akceleracji sprzętowej, nie jako maszyny KVM-a, tylko emulowane poprzez QEMU, co jest piekielnie wolne. Dlatego chciałbym się podzielić tym, jak łatwo można obejść ten problem i dojść do zagnieżdżonej wirtualizacji. Przede wszystkim na systemie hosta do parametrów modułu dopisujemy nested równa się 1, dzięki czemu załadowany moduł KVM umożliwia przekazywanie flagi procesora odpowiedniej odpowiedzialnej za wirtualizację do wirtualnych maszyn. Natomiast niezależnie tą flagę należy przekazać, co zrobiłem w kolejnym kroku. Do deskryptorów wirtualnych maszyn dodałem maskowanie tej flagi VMX, ona jest właśnie na moim procesorze odpowiedzialna za wirtualizację. Jakby tego było mało, to nowa OpenStackowa domyślnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, w przypadku drugiego poziomu wirtualizacji próbuje uruchomić maszyny używając QEMU, więc należy wyedytować jej config po to, żeby zmienić hypervisora na KVM. I w zasadzie to wszystko. Cała instalacja RDO łącznie z tą konfiguracją, odkąd zacząłem, idąc zupełnie w ciemno, nie wiedząc co zrobić, zajęła mi 30 minut. Więc myślę, że to ciekawe dla osób technicznych, ciekawe zadanie zainstalować OpenStacka na własnym notebooku. W pół godziny, nawet mniej, bo już macie ściągę. Wszystkie obszary, których dotknąłem, czy to dotyczące samego OpenStacka, czy Red Hata, czy Puppeta, są pokryte szkoleniami, więc jeśli jest jakiś zakres, gdzie potrzebujecie wzbogacić swoją wiedzę, to na pewno z oferty szkoleniowej Red Hata coś będziemy mogli dopasować. Poza samą ofertą szkoleniową Red Hata prowadzimy również szkolenia z Puppeta. Tak, no i ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to oczywiście taka, że jako B2B jesteśmy w stanie w przypadku OpenStacka świadczyć usługi od A do Z, czyli zakrawające na konsulting, wdrożenia, wsparcie oraz wszystkie inne, jakie można sobie wyobrazić. Z mojej strony to już wszystko, ponieważ dokładnie upłynęło 30 minut, odkąd zacząłem, to na pytania odpowiem przy stand-upie na korytarzu. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Patrykowi.